Witam. Drugi dzień dekorowania sklepu uznaję za zakończony. Jest już prawie szósta, więc mam troszeczkę jakby dosyć już dzisiaj. Taki szybki poglądzik, jak to wygląda. No jak widzicie, zrobiłem dużo. Tutaj mój kolega, który wynajmuje od nim przestrzeń, poniosło go. Zajął dużo więcej niż miał zająć, ale załóżmy, że dam na razie mu fory. Zmieściłem się z wszystkim swoim, znaczy zmieściłem się jeszcze tam. W zasadzie, jak żona powiedziała, poprzedł tam ten sklep stary, tam się nic nie zmieniło. Przy tej nic nie zrobiłeś. Absolutnie nic się nie zebrało. No, tak to wygląda. Zebrałem już bardzo dużo ilość rzeczy. I tylko tyle chciałem wam pokazać, tylko front. Oczywiście tu będzie jeszcze, ja będę sobie tu jeszcze jutro grzebał, przenosił, kombinował, żeby to wszystko jeszcze miało ręce i nogi. No, zegarku prawie w ogóle nie przyniosłem jeszcze. Ten anioł, który tutaj wstawił kolega, ma strasznie duże wzięcie. No, ludzie po prostu, każdy się zatrzymuje, na tego anioła patrzy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie ma to sens. Wygląda to bardzo przestrzennie. Oczywiście tam zrobiłem taki miszmasz pierdzielnik, tak jak ja lubię. I ta ściana wygląda moim zdaniem dość interesująco. U góry oczywiście jeszcze będą zegary. I może trochę jeszcze więcej obrazków. Tutaj powiesiłem wszystko tak, jak mniej więcej chciałem. Tutaj zostało po poprzedniej właścicielce. Leave a little spark wherever you go. Okej. Okay. I moja żona dzisiaj widziała. No, w zasadzie może to zostawić. Także wygląda to nawet dobrze. Dajcie, powiedzcie, co sądzicie. Szczególnie proszę o komentarz panią, która mi napisała któregoś razu, że taki śmietnik to w zasadzie będzie. Co ona teraz sądzi? Czy jest to dalej śmietnik? Czy już wygląda jak sklep? Pozdrawiam.